Witam Cię serdecznie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o różnych technikach naszywania aplikacji. Co ja nazywam aplikacją? Aplikacją umownie nazwę ozdobę, którą sobie chcesz umieścić w różnych zaplanowanych miejscach. I na przykład przygotowałam Ci jak zwykle kilka przykładów, żeby pokazać, że możesz to zrobić naprawdę w wielu, wielu swoich pracach. A oprócz tego, jeśli jesteś na etapie początkowym, czyli jesteś osobą początkującą, będzie to świetny sposób, żeby poznać swoją maszynę, żeby przećwiczyć ściegi różnego rodzaju, które masz do dyspozycji, no i żeby sobie po prostu potrenować, żeby potem szyjąc takie rzeczy na już gotowych rzeczach, bardziej takich poważnych, żeby wszystko wyglądało ładnie, estetycznie. I taki przykład, to są na przykład ekoworeczki, które na różny sposób można ozdobić po to, żeby były bardziej atrakcyjne, żeby ten worek nie był po prostu takim sobie pustym, jakimś pustym polem, a właśnie już same takie naszyte serduszko daje mu bardzo dużo uroku. I teraz na przykład my możemy takie aplikacje, czy to będą serca, czy to będą inne kształty w różny sposób. Tutaj zastosowałam jakąś taką metodę, ona może się wygląda taka jakaś brzydka, postrzępiona, ale od razu Ci powiem, że taki był mój zamysł, tak, żeby te serduszko wyglądało właśnie w ten sposób. I za chwilę dowiesz się, że żeby one wyglądały w ten sposób, ja musiałam zaplanować sobie, jaką technikę użyję, co zrobię, żeby właśnie taki efekt osiągnąć. Na przykład pokażę Ci woreczek, który szyty był w innym, jak z jakimś innym zamysłem, tak? Tutaj mam naszytą koronkę i mam naszyty pasek materiału i on jest na przykład wykończony jakimś ściegiem ozdobnym, który znalazłam w maszynie, tak? Czyli też jest ozdobiony, ale jego wygląd jest inny. Tutaj na przykład mam poduszkę kaktus, które może niekoniecznie to są aplikacje, ale na przykładzie tej poduszki pokażę Ci, jak łatwo naszywać różnego rodzaju, czy to właśnie kolce w tym wypadku, może innym razem byłyby to jakieś kwiatki, jakieś inne elementy, które chciałabyś szybko umieścić, nie wiem, choćby rozmieścić na swojej torbie, żeby były ozdobą, a nie chcesz jakby męczyć się ręcznie, czy poświęcać dużo czasu, więc wymyślimy sposób, żeby zrobić to szybko. Tutaj na przykład mam do pokazania Ci torbę, ekotorbę, która też bez tej naszywki i bez tej kolorowej rączki byłaby zwykłą, nudną, byle jaką torbą. Natomiast sam fakt dodania do niej kolorowej rączki z resztek tkaniny, która mi została po innej pracy i kolorowej aplikacji w kształcie akurat w tym wypadku tulipana, no sprawiło, że ta torba jest ciekawa i zupełnie ma inny wygląd, czyli spójrz, jak fajnie wymyślić sobie jakikolwiek sposób na ozdobianie swoich rzeczy, żeby zyskały one jakby zupełnie inny wymiar. Tak samo ta poduszka. Na tej poduszce naszyte mam jakby twarz tego zwierzątka, który ją odróżnia od innych poduszek, ale to też jakby naszywanie tego, to można nazwać jakoś tak jakby naszywanie aplikacji, bo wiąże się to właśnie, bardzo ma dużo wspólnego z naszywaniem właśnie takich tulipanów, tylko tyle, że ma jakby pełni inną funkcję. No i tu przykład podam Ci jeszcze jakiejś aplikacji. W moim wypadku będzie to dużo kształtów serc, żeby właśnie były trochę takie bardziej zaokrąglone. Tutaj akurat miałam ochotę ozdobić poduszkę aplikacją w kształcie serca. To jest akurat poszewka sama, która jest tutaj rozpięta z rozpinanym zamkiem. Potem mogę tu wypełnić tą poszewkę poduszką i będzie miała ona taki wygląd. Tak, czyli my możemy sobie właśnie to ozdabiać, wymyślać różne swoje sposoby. Możemy podpatrywać to u innych, możemy podpatrywać w sklepach, w internecie i potem to naśladować. Jednak, żeby robić takie rzeczy, musisz poznać swoją maszynę i poznać techniki wykonywania. Dlaczego? Dlatego, żeby to, co Ty zamierzasz zrobić, żeby było po prostu zaplanowane. Cały czas będę tutaj uczyć Ciebie, że wszystkich rzeczy, które szyjesz, które sobie gdzieś tam masz w głowie, musisz sobie wstępnie zaplanować. Przede wszystkim musisz brać pod uwagę, czym dysponujesz, czyli jaką posiadasz maszynę i czy na przykład maszyna, którą Ty posiadasz, może wykonać zaplanowane przez Ciebie rzeczy. Czyli jeśli ja planuję wykonać taki woreczek i
wykonać taki ozdobny ściek, w moim wypadku w kształcie takiego plastra miodu, a mam maszynę, która posiada tylko stębnówkę, czyli taki prosty ściek i zygzak, to wiadomo już, że takiego ściegu nie wykonam, bo moja maszyna nie jest w stanie go odtworzyć, czyli wtedy muszę znaleźć taki sposób na wykonanie mojej ozdoby, żeby wykorzystać dwa ściegi, które posiadam, tak? Czyli na przykład już wykonanie takiego ściegu, który jest przyszyty tutaj, ściegu zygzakowego, który przyszywa mi akurat buzię tego renifera, na tamtej maszynie z dwoma ściegami byłoby możliwe, tak? Jedyne jeszcze musiałabym poćwiczyć, potrenować ustawianie tej maszyny, żeby uzyskać efekt, jaki mam tutaj na tym reniferze. Natomiast jeśli chciałabym wykonać aplikację i naszywać sobie taki kwiatek, a on jest naszyty prostym ściegiem, prostym, czyli mogłabym tak naprawdę każdą maszyną, jaką posiadam, wykonać tą aplikację. Czyli tak naprawdę najpierw zastanawiamy się, co mam, jakie mam do dyspozycji sprzęty, a potem jakby dopasowuję to do wykonania swoich prac. No i teraz cały czas właśnie będziemy kierować się tym tokiem, że my chcemy coś robić świadomie, a nie wycięłam sobie cokolwiek, a potem, nie wiem, chciałam naszyć na poduszkę serce, spodobał mi się taki połyskliwy materiał, który został mi po jakiejś sukience, wycięłam te serce, naszyłam, a potem okazało się, że po praniu te serce jest wystrzępione, brzydko wygląda, odpruwa mi się, brzegi mi się spod niego wysuwają i w ogóle ta poduszka to jest jedna wielka porażka, bo okazuje się, że w ogóle nie zaplanowałam, że ten mój zygzak, który przeszywa, zaraz będę mówić o tym szczegółowo, żeby był właśnie gęsty, żeby był szeroki. Po prostu ustawiłam sobie jakkolwiek i nie pomyślałam, może jeszcze zanim wyprałam, wyglądało to znośnie, natomiast po praniu wszystko mi się wystrzępiło, bo parametry ściegu nie pasowały do danej rzeczy, którą chcę uszyć, tak? Natomiast odwrotnie, chcę na przykład, żeby w tym serduszku, bo sobie takie jakieś wymyśliłam, nitki mi się wystrzępiły i żeby był taki właśnie jakby wrażenie takiego tutaj wyprucia takich postrzępionych brzegów, a zbyt gęsto ustawiłam mój zygzak, bo powiedzmy szyłam wcześniej coś innego, przyszywałam buzię renifera i takim samym zygzakiem sobie przyszyłam to serduszko, to nie dziwię się potem, że nie mam tego efektu wystrzępienia, bo tak gęsto przyszyłam swoim zygzakiem, że żadna nitka nie ma szansy się w ogóle wystrzępić. Czyli tak naprawdę ja planuję sobie, co chcę zrobić i tak dostosowuję maszynę, a nie szyję sobie, a maszyna sama mi jakoś uszyje i zadecyduje za mnie, co tam wyjdzie w efekcie końcowym. Czyli chcę Wam przy okazji takich kilka zasad wspomagających jakby, tak, przekazać i na przykładzie kilku rzeczy jakby sobie pokazać, jak można sobie ułatwić sprawę. Przede wszystkim tutaj przygotowałam Wam na przykładzie mojej silwerki jakieś ściegi, które występują w maszynie, które mogą występować. Oczywiście każda maszyna ma to indywidualnie. I na przykład takim właśnie, co pokazywałam, to ścieg prosty, zygzak, który często był właśnie stosowany do naszywania tych aplikacji. Oczywiście tu możemy wybrać sobie jeszcze jakieś ściegi ozdobne. Plaster miodu, o którym przed chwilą wspominałam na jednym z woreczków, to był ten ścieg tutaj. Czyli przyszyłam sobie tym ściegiem, ale pokażę Wam jeszcze fajny ścieg, na przykład taki, który możemy fajnie wykonać przyszycia różnego rodzaju. A oczywiście, jeśli ktoś jeszcze ma pomysł na inne swoje ściegi, bo na przykład mamy maszyny, które mają jeszcze większe ozdobne ściegi, czy jakieś kwiatuszki, jakieś samochodziki, jakieś serduszka, ale oczywiście musimy je tak wtedy umieścić, żeby tą estetykę swoją zachowały i żeby były tym elementem właśnie ozdobnym, a nie jakimkolwiek. I teraz, na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Oprócz tego, że zwracamy uwagę na maszynę, jaką posiadamy, czyli czy ona jest w stanie wykonać ściegi i ten efekt, na którym mi zależy, oprócz tego jeszcze muszę ustalić, na czym mi tak naprawdę zależy, jeśli naszywam tę aplikację. Na przykład, jeśli naszywam aplikację na taką, czyli tą buzię, która stanowi tą moją jakby aplikację, na takiego renifera, no to ja biorę pod uwagę, że szyję to dziecku,
Czy te dziecko będzie to, nie wiem, kładło się na to, szarpało rękoma, będzie tu kotłowało tą poduszkę, że ono je pobrudzi, będzie tu ciągać, będzie sobie tutaj się tym bawić, powiedzmy, bo taki jest mój cel. Więc wiadomo, że muszę to tak uszyć, żeby to było trwałe, a zarazem, żeby to było miękkie, przyjemne, jak ktoś będzie tutaj kładł głowę, żeby to mu nie, tak, czyli akurat w tym wypadku nie naszyłabym to z jakichś cekinów, z jakichś koralików, z jakichś części, które dziecko może sobie gdzieś wyszarpać. Tu wszystko jest bardzo solidnie uszyte. Jeśli bałabym się o takie małe elementy, to bym ich nie umieszczała. Czyli muszę sobie pomyśleć, jaki to ma mieć cel i potem tak zrobić, żeby to jakby osiągnąć. Czyli nie używam jakichś ostrych rzeczy cekinowych, co można oderwać, koralików, bo wiem, że dziecko będzie się tym bawiło. A z drugiej strony uszycie dziecku takiej poduszki, a jest to typowo taka, widać, przytulańska poduszka, po to, żeby tylko leżało i nie dotykać, i potem się denerwować i strofować, żeby nie dotykało, to też nie ma sensu. Natomiast jeśli chodzi o taką torbę, to wiadomo, że ta torba będzie raczej służyła mi do noszenia zakupów, że nikt nie będzie się tą torbą raczej bawił, czyli nie będzie tutaj sobie gdzieś tam trakt, chyba że do zabawy w robienie zakupów, jakby tak. Czyli no raczej walor estetyczny. Wiadomo, że ta torba będzie służyła mi do zakupów, więc będę musiała ją wyprać od czasu do czasu, więc muszę trwale to też przyczepić, żeby mi się to nie wyszarpało, tak? Czyli tu też muszę się nad tym zastanowić. Na przykład taki ekoworeczek, no to wiadomo, że będzie służył on do przechowywania różnych rzeczy, że będę go często prasować, dlatego że to jest taka bawełna, jakby tak surowa bawełna. Takie rzeczy, no będę tutaj coś właśnie przechowywać i często prać, więc to musi być łatwe do prasowania, do prania, żeby to nie było z jakiegoś materiału, który za chwilę mi się, nie wiem. Na przykład połączyłam ekoworeczek, który jest bawełny albo z lnu, z jakąś sobie połyskującą lamą, tak zwaną, która przede wszystkim jest nieodporna ani na prasowanie, ani nie jest odporna na pranie, więc to będzie bez sensu, bo ten woreczek dwa razy wypiorę, okaże się, że ta błyszcząca tkanina mi się wyszarpie. Już nie będzie w ogóle tutaj miała swoich właściwości ozdobnych, bo się gdzieś tam wykruszy, czyli bez sensu, tak? Inaczej bym patrzyła, żebym chciała sobie naszyć taką aplikację albo wręcz gdzieś tutaj ozdobę na bluzkę, którą planuję sobie na jedną imprezę, czyli idę do koleżanki na Sylwestra i chcę się tutaj, mam jakąś w domu sukienkę, która wygląda trochę smutno, a chcę ją trochę ożywić i na ten jeden wieczór ją ozdobić błyszczącymi elementami, no to ma sens, że ja sobie biorę takie błyszczące coś, naszywam, czy jakąś aplikację, czy doszywam rękawek, nawet jeśli tą bluzkę więcej nie użyję i wrzucę ją tak na dno szafy, to nie będę po tym płakać. Czyli zwróćcie uwagę, dopasowujemy do tego, co chcemy wykonać. Czyli to jedno. Po drugie, no też zwracamy uwagę, jeśli już wymyślimy tę aplikację, czy aplikacja, którą chcemy samodzielnie wykonać, wykonujemy ją z jakiegoś materiału, czy ten materiał przede wszystkim się strzępi. Jeśli ja sobie biorę, nie wiem, powiedzmy serce, które będę naszywała, jest z bawełny pościelowej i jak ja ją odkroję, to ona mi się, zobaczcie, wiadomo, strzępi. No to wiadomo, że inaczej będę planowała naszycie tulipana, który będzie z takiej bawełny wycięty, a inaczej będę planowała naszycie tulipana na torbę, jeśli użyję do tego celu chociażby filc, tak? Filc, który ma inne właściwości niż bawełna. Filc to ja mogę sobie odciąć i on mi się w żaden sposób nie wystrzępia, jest taki jakby stały, ta krawędź jest równa i wiadomo, że mogę to zrobić inną techniką niż tamtą bawełnę. Niektóre elementy będę musiała podkleić, jeśli coś jest wiotkie, bo na przykład podoba mi się takie błyszczące serce, a te serce mam kawałek satyny, materiał satynowy, a ta satyna jest lejąca i taka miękka w sobie, a bardzo chciałabym mieć sobie gdzieś ją naszytą jako element ozdobny, a no rusza się na wszystkie strony, więc do tego też służą takie te flizeliny, którymi mogę podkleić. I też znowu muszę wiedzieć, że flizelina może być, zobaczcie, cieniutka jak mgiełka, tak? Czyli taka cieniutka, delikatna, ale też usztywnia. Natomiast inna jest taka jak płótno bawełniane, tak? O, w ten sposób jest tak jakby prześcieradło podklejone klejem. I ona znowu, jak się coś nią podklei, to jest sztywne i takie bardzo stabilne.
I oczywiście nie mówię, że któraś z tych frizelin jest dobra, a któraś jest zła. Zależy do czego ja potrzebuję. Jeśli ja potrzebuję naszyć jakąś aplikację, ozdobę, jakiś element właśnie, który będzie mi w jakiś sposób potrzebny, powiedzmy na torbie, bo sobie szyję torbę, ta akurat jest torba z dżinsu, sztywna, masywna. Teraz mam tutaj akurat naszytą kieszeń, ale mogłabym również sobie jakiś fajny element, nie wiem, właśnie cekinowy naszyć, bo chcę mieć taką błyszczącą tą torbę, albo właśnie z jakiejś satyny, która mi się podoba, a ona jest bardzo wiotka, więc wtedy mogę sobie do tej sztywnej torby, którą wiem, że nie będę prała, podkleić sztywną frizeliną, jakby dopasować trochę tą aplikację konsystencją i tym właśnie tą sztywnością do mojej torby i wtedy sobie to naszyć, tak? Natomiast jeśli ja chcę mieć tak samo z tej błyszczącej satyny sobie tutaj serce na t-shircie, bo bardzo mi się podobają takie połyskliwe serca czerwone na t-shircie, no to wiadomo, że ja nie chcę mieć tutaj na podkoszulku rozciągliwym takiej blachy twardej, która będzie mnie tutaj w jakiś sposób ograniczać albo sprawiać, że jest mi tu niewygodnie, więc wtedy podkleję sobie taką delikatną frizeliną, żeby ją tylko ustabilizować, jakoś ją po prostu tak lekko ukształtować, żeby mi się łatwo naszywała, ale cel jednak ozdobny ma być, ale jednak na czymś innym naszywam, czyli zwróćcie uwagę, że nie zawsze stosujemy jakby tą samą metodę, tak? Natomiast jeśli chcę naszyć na torbę taki filcowy kwiatek, no filc sam w sobie jest już taki sztywny i dość twardy, więc nie potrzebuję go dodatkowo podklejać, bo nie chcę, żeby to było po prostu też taki miało efekt takiej blachy, która mi tą torbę po prostu bardzo usztywni. Czyli zobaczcie, ile rzeczy musimy się najpierw zastanowić, zanim przystąpimy do pracy. Musimy ten plan sobie jakiś wykonać, zebrać potem te odpowiednie rzeczy i dopiero pomyśleć, jak to właśnie wykonać. Tak samo tutaj, jeśli robię tą poduszkę, to też ja podklejałam jakby tą twarz tego renifera, ale podkleiłam ją delikatną frizeliną, żeby tylko jakby zapanować nad materiałem podczas szycia i ułatwić sobie zadanie, ale moim takim właśnie zadaniem było, żeby ta poduszka jednak pozostała miękka, przyjemna w dotyku, żeby nie było to właśnie takie twarde pole, które zniechęci chociażby tak, nie wiem, przytulanie się do tej poduszki. No, czyli tutaj mamy tyle elementów, które musimy sobie właśnie wymyśleć, i za chwilę podam takie jakby przykłady. Zacznę może od tego podklejania. Czyli jeśli stosuję, bo pamiętajcie, że jeszcze jak chcemy jakiś element ozdobny naszywać, to my możemy go kupić też gotowy, gotowe naszywki, gotowe specjalne jakieś emblematy. One są już wtedy jakoś tam przygotowane, usztywnione i wtedy tylko kwestia, czy pasują na te miejsce, gdzie ja chcę je naszyć. Czy na przykład sztywne, takie podklejone, już ukształtowane sztywne aplikacje będą pasowały na przykład na miękkim t-shircie czy piżamce dziecięcej, czy może lepiej takie sztywne przyszyć na przykład na torbę, na plecak, na nerkę, żeby były elementem ozdobnym, a do takich właśnie szczególnie dziecięcych, delikatnych ubranek zastosować, nie wiem, lepiej jakąś naprasowywankę, która będzie po prostu bardziej jakby wygodna i praktyczna w użyciu. No dobra, to teraz zacznijmy właśnie od tego podklejania i też są tutaj sposoby takie, że my możemy podkleić na różne sposoby. Zobaczcie, jeśli ja sobie chcę na coś naszyć serce, już sobie te serce wycięłam, to jest bawełna pościelowa i sobie zaplanowałam, że chcę sobie na taki ekoworeczek właśnie naszyć akurat inną technikę, chcę ją naszyć na wierzch, tak? Chcę naszyć na wierzch, chcę lekko go usztywnić, bo jest taka dość wiotka i wybrałam do tego dość cienką tą frizelinę, żeby nie było to właśnie takie a la blacha, ten materiał jest taki w sobie też troszeczkę już sztywny, więc taka cieniutka mi wystarczy. I teraz mogę zrobić to na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że biorę sobie szablon serca albo wycinam na przykład od ręki, jak umiem, serce z materiału takiej bawełny pościelowej, czyli normalnie kładę na materiał, wycinam i biorę sobie kawałek frizeliny, jaki znalazłam w domu, i też będę to wycinać. Albo od tego szablonu, który posiadam, jeśli jakiś tam sobie szablon, powiedzmy, posiadam z jakiegoś kartonika. Równie dobrze, jeśli wycięłam sobie od ręki i mi wyszło, mogę położyć ten element, który sobie tutaj tak mam przygotowany. I teraz zobaczcie, co ja będę robiła. Powiedzmy, że sobie postanowiłam, nie mam żadnego szablonu i sobie postanowiłam wyciąć od tego, co tutaj mam, położę sobie
i chcę tu wyciąć. I teraz, co się dzieje, jeśli wycinam już z gotowego elementu? Po pierwsze, boję się, że będę nożyczkami przecinała ten materiał, więc najczęściej sobie troszeczkę dalej tutaj wycinam, tak? Jakoś dookoła. Nie zawsze mi wszystko idzie tak idealnie. Gdzieś tam sobie tu wycinam, wycinam. No, jak mogę to albo trochę dalej zrobić. Trudno mi jest tak zrobić idealnie przy brzegu. Oczywiście mogę zrobić też tak. Ja tutaj specjalnie może też tak używam tą metodę. Także wycinam od tego, bo równie dobrze mogłabym położyć szablon albo mogłabym odrysować sobie mazakiem i wtedy byłoby mi może łatwiej. Ale dobra, powiedzmy, że niektóre osoby wybiorą taką metodę, że od tego tak sobie wytną, tak? I teraz, jakie jest jakby ryzyko przy tej metodzie? Takie jest ryzyko, że jak ja sobie wycięłam, to ja tutaj mam trochę dalej, widzicie? I jak ja teraz bym to chciała sobie przykleić, to będą mi wystawały te farfocle, jakby takie nadmiar tej flizeliny tutaj. Już będę musiała teraz myśleć, jak to zrobić w czasie tego przyszywania, żeby te wystające elementy flizeliny jakoś je przykryć ściegiem, żeby one mi tu nie wystawały, no nie za bardzo mi się to podoba, albo zacznę tu równać nożyczkami, żeby to usunąć. Czyli ten sposób, kiedy ja sobie gotowy element przykładam i wycinam tą flizelinę, nie jest zbyt dobry, bo on generuje mi trochę takich problemów, które potem muszę tu zniwelować, czyli sobie tu wszystko poodcinać. Lepszym sposobem będzie już, jeśli ja sobie położę właśnie tą flizelinkę, nawet jeśli wezmę ten sam materiał, że sobie odrysuję krawędź jakby tutaj, tak, tego serduszka, wiedząc, że ona nie może mi wystawać, tak, wiedząc, że nie może mi potem wystawać, to mogę wykrajając tak trochę w głębi za tą linią, czyli tak jakby może zmniejszyć ten o milimetr ten kształt tego serca. Chodzi mi o to, żeby jak potem to podkleję pod spód, żeby ona mi nie wystawała, tak? Czyli tu jest jeden taki ze sposobów, chociaż ja też nie polecam, bo znowu jak za dużo zrobimy tej głębokości i za mało wytniemy, to znowu będzie nam na tych krawędziach brakowało tych końcówek, tak? I może nam ta sama końcówka być źle po prostu usztywniona. Jeszcze lepszym sposobem jest inny sposób, który akurat ja stosuję. Ten sposób polega na tym, że biorę sobie materiał, czyli bawełnę tą pościelową w tym wypadku, biorę taki kawałek flizeliny, powiedzmy to kwadrat jest, tak? Biorę jakiś kwadrat, który jest większy w sobie od tego serca, trochę większy. I najpierw podklejam większy kawałek, tak? Czyli on jest podklejony, fajnie tutaj wszystko się trzyma. A teraz kładę to na lewą stronę, biorę sobie szablon, jeśli mam, albo rysuję sobie odręcznie, jak tam uważam. I dopiero teraz na tej podklejonej części rysuję. I zwróć uwagę, że ja rysuję po stronie lewej. Jak będę naszywała aplikację po wierzchu, to nigdy nie robię tego po stronie prawej, żeby nie mieć potem tej porysowanej krawędzi, tak? I potem się martwić, jak mam kawałek ten ukryć porysowany. Ja akurat teraz wzięłam mazak taki cieniutki, cienkopis, ale ogólnie zalecam używanie z takich znikających albo znikających mazaków krawieckich. Tutaj specjalnie wzięłam, bo ten jest lepiej widoczny i żeby on po prostu tutaj przy filmie był tak bardziej wyeksponowany ten rysunek. I teraz jak ja mam już to podklejone wstępnie na początku i narysowane, to teraz właśnie dopiero razem wycinam i to samo dotyczy, czy na przykład chcemy łatę na kolano dziecku zrobić z czegoś, tak? Też chcemy sobie naszyć, to możemy tą właśnie większą, jakąś większy materiał podkleić, potem dopiero te łaty wycinać. Różne elementy my będziemy chciały tutaj stosować, a na przykładzie tego serca. No i spójrz, i teraz jaka jest właśnie zaleta tego? Oczywiście jakaś tam wada też jest. Wada jest taka, że trochę mi zostaje tych jakby odpadów. Ja też mogę sobie jak najmniejszy ten kwadrat robić, ale to myślę, że to nie jest aż tak duże, żeby się tym tak bardzo przejmować. Natomiast najważniejsza jest nasza zaleta, że krawędzie po wycięciu są tak równiutkie, praktycznie tutaj do samego końca wszystko jest podklejone, że to jest takie stabilne, fajne i bardzo dobrze przygotowane teraz do dalszej jakby obróbki.
Oczywiście na tym etapie, kiedy to jest wycięte, to jest super ta krawędź, ale nie myśl sobie, że jakby tak zostawić to i wrzucić to do prania, że to by tak zostało, bo wiadomo, to jest tylko materiał, bawełna pościelowa, która i tak się z czasem tu wystrzępi, dlatego właśnie my musimy potem to po prostu przyszyć. I to jest właśnie według mnie najlepszy sposób na wycinanie tego rodzaju właśnie aplikacji, które są z tkanin, tak, czyli tutaj mówimy akurat o aplikacjach, które my planujemy wyciąć z różnego rodzaju tkanin, czyli nie są gotowe, tylko mamy tkaninę, czy to jest bawełna pościelowa, czy jakaś satyna ozdobna, czy jakiś błyszczący materiał. Tak samo mogłybyśmy wyciąć sobie z tej lamy, to jest materiał lama. Ona jest bardzo elastyczna, rozciągliwa, więc też, żeby ją tak jakby ustabilizować, można byłoby delikatnie to podkleić. Oczywiście tutaj bez problemu pracujemy żelazkiem, to jest bawełna pościelowa. Natomiast musimy też zwrócić uwagę, że flizelina tak zwana, ona jest znacznie mniej wrażliwa na temperaturę, czyli dostosowujemy akurat żelazko do flizeliny, przykładamy ją do materiału, do lewej strony materiału przyklejamy i wtedy to będziemy podklejać. I tak samo to. To jest właśnie materiał ozdobny i tu jest strona lewa. Wtedy byśmy wykroiły prostokąt z tej lamy, prostokąt z flizeliny. Flizelinę byśmy tutaj, ona jakbyśmy ją wzięły w rękę, to od razu czujemy, że tutaj z jednej strony, nie wiem czy to widać do kamery, tutaj z jednej strony jest takie chropowate i to są takie kropeczki kleju, będziemy mieć takie kropeczki i pod ręką będą chropowate, natomiast druga strona jest taka gładka, delikatna. I tą chropowatą częścią z klejem po wykrojeniu musimy właśnie przyłożyć do strony lewej materiału, czyli jak będzie miały ten pasek, i wtedy żelazkiem sobie od góry lekko przykładamy punkt po punkcie, miejsce po miejscu, sobie tak bez rozciągania, nie tak, tylko sobie tak punktowo. W każdym miejscu trochę przytrzymujemy, żeby ten klej miał szansę się rozpuścić. I oczywiście temperatura żelazka musi być odpowiednia, żeby nie spaliło tej flizeliny. Czyli najpierw sobie czubkiem żelazka albo na kawałeczku małym próbujemy, dotykamy żelazkiem, czy nam nie pali. Jeśli nam nie pali, no to już sobie możemy żelazkiem jakby całą stopą przykładać. Potem patrzymy, czy nam to się wszystko dobrze trzyma, bo musi się dobrze trzymać i dopiero potem mamy już przyklejone i możemy przystąpić do właśnie przeszywania. No i dobra, czyli jedno serce mamy przygotowane. Tutaj mamy drugie wycięte, ale jeszcze nie podklejone. No i teraz oczywiście musimy, jak już mamy te serce zrobione, to teraz myślimy sobie, aha, jeśli ja mam serce moje wycięte, to teraz muszę znaleźć, jakim ja ściegiem będę to przyszywać. Właśnie najpierw musimy pomyśleć, jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy ja chcę na przykład przyszyć właśnie bardzo gęstym zygzakiem, chociażby do takiego woreczka, żeby potem w czasie prania i użytkowania tego woreczka on się minie, nic nie wystrzępiał. I oczywiście na początkowym etapie woreczka będziemy to przyszywać, kiedy ten woreczek jeszcze nie będzie przyszyty. Natomiast jeśli chciałabym zrobić sobie taki efekt, no to wtedy bym musiała zupełnie inaczej robić, bo tu serce w ogóle jest podszyte pod spodem, tak? Więc tu jakaś inna metoda musiałaby nastąpić. Ja na razie się skupię na tym przyszyciu tego serca. Po prostu. I teraz ja bym przyszywała te serce ściegiem zygzak, tak? Zygzak. Ten zygzak jest bardzo, bardzo, bardzo często tutaj nam stosowany do tego typu rzeczy i my musimy się zastanowić, jak ustawić ten nasz zygzak, żeby on spełnił nasze oczekiwania. Więc teraz będziemy przystępować przy maszynie do prób naszego zygzaka, żeby uzyskać efekt, jaki chcemy osiągnąć w danej pracy. Bierzemy maszynę i najlepiej zacząć od przygotowania próbek, czyli nie od razu biorę serce, nie od razu przykładam te serce i sobie tu od razu już zaczynam przyszywać maszyną. Możemy tak zrobić tylko wtedy, kiedy mamy już doświadczenie i kiedy już będziemy pewni od razu, że ten ściek nam odpowiada. Natomiast jeśli my jeszcze doświadczenia nie mamy, to bierzemy sobie kawałek materiału i robimy próbę. Jaki my musimy efekt osiągnąć? Ja planuję przyszyć bardzo gęstym zygzakiem, o takim bardzo gęstym, gęstym.
O takim wręcz, tak? Pokazuję tu do kamery. Ja może na początku pokażę na kartce i narysuję markerem, żeby było to lepiej widoczne. Czyli mam swoje serce w planie, naszycie go na ekowóreczek i moim celem jest wykonanie zygzaka, ale żeby mój zygzak nie był na pewno taki rzadki, tak, i taki rozwlekły, żeby nie był taki maluńki tutaj, że tylko milimetr mi bierze tego ściegu, moim celem jest uzyskać zygzak, które będzie mi dość głęboki w środek, będzie mi dobrze przytrzymywał tutaj albo nawet na krawędzi tej części wysunięte lekko i żeby był taki gęsty, może nie taki tutaj, że całkowicie aż, ale musi być przede wszystkim gęsty. No to teraz, jakie go ustawiamy? Pamiętamy, że w maszynie, w większości maszyn, które mamy jakieś regulacje pokręteł, możemy ustawić w zygzaku jego kroki do przodu, tak? I tu przy zerze będzie stał w miejscu, przy jedynce będzie szył małymi takimi krokami, przy dwójce coraz większymi, 3, 4, tak, czyli coraz większe. Natomiast w zygzaku możemy ustawić jeszcze głębokość na boki. I jeśli ustawimy głębokość 0, to z zygzaka zrobi się nam zwykły, prosty ściek, bo w ogóle igła nie będzie przeskakiwała nam na boki. Natomiast jeśli ustawimy sobie na 4, w moim wypadku będę celowała minimum 4, to ten zygzak właśnie będzie tak 4 mm na bok się wychylał, natomiast do przodu sobie tutaj wezmę blisko 0, między 0 a 1, może 0 to nie, ale między 0 a tą jedynką będę próby robiła. No i biorę sobie szmatkę, na której będę wykonywała próbę, no i przystępuję do ustawiania mojej maszyny. Każdy oczywiście musi indywidualnie do swojej maszyny to odszukać te wszystkie przyciski, o których już tam była mowa. W silwerce oczywiście mamy pokrętło do ustawienia. Długość ściegu, które będzie mi pokazywało właśnie te kroki do przodu, które planuję właśnie w okolicy od 0 do 1. Dlatego, że mój ścieg musi być bardzo gęsty. Więc tak jak mówiłam, 0 nie będę ustawiała, bo będzie w miejscu. Natomiast na razie sobie blisko 0 ustawię tak zaraz za 0, no, w kierunku jedynki, ale będzie to na razie bliżej 0 niż 1. Natomiast te pokrętło, które w mojej silwerce pokazuje mi głębokość ścieków na boki, ustawię wstępnie na 4, bo chcę, żeby mój zygzak właśnie miał tą dużą szerokość. Pokrętło naprężenia nici, nic wstępnie na razie z nimi nie robię. Jak szyłam zawsze na auto albo na ustaloną wcześniej wartość, na którą szyło mi się dobrze, zostawiam. No i robię próbę. Włączam maszynę. Robimy sobie takie próby, jak ten ścieg przy tych parametrach ustawionych przeze mnie będzie wyglądał. Przytrzymuję nitkę, oczywiście na razie mogę sobie w dowolnym miejscu, bo to jest tylko próba. Przytrzymuję nitkę, mogę sobie wstępnie obniżyć igłę. No i zaczynam prowadzić. Tutaj moja maszyna idzie w miejscu, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie idzie na boki. Nie idzie na boki, to znaczy, że nie zrobiłam jeszcze jednej rzeczy. Zobaczcie, ustawiłam sobie długość ściegu, ustawiłam sobie głębokość ściegu, ustawiłam sobie naprężenie ściegu, naciskam na pedał, a moja maszyna nie szyje tak, jak ja sobie od niej tego wymagam, czyli nie robi mi tego zaplanowanego zygzaka. I co się okazuje? Że zapomniałam o jednym pokrętle. Czyli jeśli Wam się coś takiego zdarzy, że robicie coś, a maszyna Wasza nie wykonuje poleceń, które sobie zaplanowałyście, to znaczy, że coś zapomniałyście, nie, że maszyna się teraz zepsuła. I zobaczcie, czego ja nie zrobiłam. Nie zrobiłam, nie przestawiłam pokrętła zmiany ściegów z A na B. Czyli zobaczcie, wystarczy, że teraz sobie wezmę na B, a B dlatego, że tutaj mój ścieg zygzak był właśnie na B, tak? I już teraz, jeśli już wszystko zrobiłam tak jak trzeba, maszyna powinna szyć dobrze. I teraz właśnie widzicie, dlaczego warto robić te próby, a nie od razu szyć na gotowo. Kiedyś właśnie się przyzwyczajicie, że trzeba to o wszystkim myśleć. No i teraz daję maszynie swobodnie jakby pracować, jej nie popycham, nie wstrzymuję. Patrzę, jak ona uszyje, jeśli ja jej nic nie będę pomagać.
zrobiłam przeszycie próbne, oglądam, patrzę, czy ten ściek, który sobie zaplanowałam, czy on wygląda tak, jak ja sobie go wyobrażałam, tak? Jest gęsty i teraz myślę sobie, czy ta gęstość mi wystarczy, czy powinnam jeszcze, czy może tutaj coś mi wystaje. Ja widzę, że tutaj mi trochę przeciąga jakby, patrzę drugą stronę. W sumie nie jest źle. Pamiętajcie, że przeszywam to przez jedną warstwę. Więc jeśli przeszyłam przez jedną warstwę i mam jakieś wątpliwości, no to teraz pomyślałam sobie, pamiętajcie jeszcze, co się dowiedziały się w międzyczasie, że takie szycie na jednej warstwie nie jest dobre, tak? Ja specjalnie Wam to pokazuję, że zrobiłam na jednej warstwie, no zastanawiam się, czy to jest ok, ale może jak pomyślę sobie, że tutaj to będzie jedna warstwa mojego podkładu, tam jeszcze jest flizelina, a tutaj jeszcze jest druga warstwa, to może sprawdzę jeszcze, jak będzie, przynajmniej jak zagnę ten materiał na pół, tak? Bo może być zupełnie inaczej i na pewno może mi się troszeczkę przesuwać wolniej, więc robimy jeszcze jedną próbę. Teraz widzę, że mój ściek wygląda podobnie, ale troszeczkę inaczej. Ten mi trochę może tak jakby lekko sfalował, może nie widać tego mocno, ale troszeczkę ma taki efekt. Natomiast ten już wygląda tak jakby całkiem fajnie, tak? Nawet może i lepiej wygląda. I zobaczcie, że jest znaczenie, czy ja próbuję właśnie na takiej warstwie podobnej na tym, co będę szyła, niż na takiej pojedynczej, a potem nie będę wcale na pojedynczej szyła. Więc tutaj pamiętajcie właśnie o tym, że jeśli ja planuję naszyć aplikację albo szyć cztery warstwy, a próbuję sobie na jednej warstwie, to może to być mylące. I jeśli na przykład maszyna bez problemu szyła mi tą jedną czy dwie warstwy, a ja planuję zszywać na przykład albo robić aplikację na pięciu warstwach, czy na czterech, bo coś będzie, będzie torba, jakaś podszewka, jeszcze będzie, czy jakaś, no coś tam będzie podkład, to więc musimy zwracać na to wszystko uwagę. Zobaczcie, jak wiele rzeczy musimy pamiętać przy takich prostych rzeczach. No i dobra, już wiem, że jest ok, sprawdza mi się. Czyli teraz muszę przygotować mój podkład, na czym będę robiła tą aplikację, czy to jest kawałek torby, czy to jest kawałek właśnie poduszki, czy woreczka. I teraz też uczulam, że jeśli ja chcę zrobić na przykład taką aplikację na torbie czy na poduszce, to robimy to wszystko zanim my to zszyjemy, czyli nie najpierw szyję poduszkę, a potem pomyślałam sobie, że jeszcze doszyję na niej aplikację, albo nie uszyłam woreczek i potem będę doszywała aplikację, bo w woreczku, który już jest uszyty, naprawdę ciężko tą aplikację jest zrobić, bo przecież ja muszę przyszywać na jednej warstwie, jak ja to podłożę pod maszynę, kiedy tam już mam spód, tak? Czyli najpierw biorę jeszcze nieszyty woreczek, przygotowuję go. I teraz jak mogę przygotować? Po pierwsze, jeśli woreczek jest taki dość stabilny, aplikacja podklejona, to mogę zostawić i nic nie robić. Natomiast jeśli powiedzmy, nawet na poduszce Wam tutaj powiem, jeśli na przykład poduszkę mamy z jakiejś dzianiny, czyli to jest coś rozciągliwego, a chcę, żeby ta aplikacja lekko podklejona, no lepiej nam się przyszywała, to my możemy jeszcze jakby wnętrze, te miejsce, na które będziemy naszywać, zobaczcie, też delikatną flizelinką sobie tu podkleić, czyli ta poduszka będzie potem, to wszystko będzie w środku schowane i ta flizelina w żaden sposób, ona mi tego tak nie zmieni wyglądu tej poduszki, będzie tylko troszeczkę sztywniejsza. Na przykład ta poduszka tutaj z tym reniferem, ja usztywniałam tylko i wyłącznie mordkę tego renifera, natomiast tej poduszki nie podklejałam, zostawiałam ją tak jak ona jest. Nie miałam problemu z tym szyciem, więc nie robiłam tego. Natomiast jeśli miałbyście bardzo duży problem, że ta spodnia warstwa by się w jakiś sposób wyginała, to jakąś delikatną flizelinką można próbować to podkleić, ale musi być ona delikatna, żeby ona w żaden sposób nie usztywniła tak poduszki, żeby była nieprzyjemna w użytkowaniu. Czyli to musimy też się nauczyć, do czego co stosować. Ogólnie jest taka zasada, że jak na przykład się haftuje na jakichś dzianinach czy jakichś innych tkaninach, to się zawsze jakiś podkład robi pod spód. No ale mówię, my musimy też wiedzieć, że jeśli ja biorę coś na podkoszulkę i coś podkleję sztywnym czymś i potem ktoś będzie chciał to nosić, to może być jemu to po prostu niewygodne. Więc na razie spróbujmy może, czy się uda w ten sposób. Bo my teraz będziemy przymocowywać te serce, tak żeby nam ułatwić sobie pracę. No i teraz
Już ustaliłam, że nie będę podklejała ani mojej torby, ani mojej jakiejś tam woreczka. Spróbuję to wykorzystać tylko i wyłącznie podklejenie tej aplikacji. Co muszę teraz zrobić? Muszę ją w jakiś sposób przymocować. Przymocować, żeby się tutaj trzymała i nie uciekała mi w czasie szycia. Ja przymocowuję używając szpilek. To jest moja próbka. I teraz szpilki wbijam jak zwykle zawsze prostopadle, bo jest mi tak najłatwiej. I tak przypinam szpilkami, jak zwykle powtarzam, żeby moja szpilka przytrzymywała mi krawędź. Wbiję kilka szpilek i pokażę. Czyli nie przypinam szpilki o tak, jakoś tutaj i tak sobie, tak. Nie przypinam w ten sposób szpilek, bo zobaczcie, jeśli przypnę szpilkę w ten sposób, to tutaj środek może tej aplikacji już jest jakoś przymocowany, ale krawędź, którą będę szyła, cały czas będzie mi się ruszała i jak będę tu, zobaczcie, przesuwała się, to ona może mi się normalnie ruszać, tak, odchylać się. Poza tym, zobaczcie, jak wbiję sobie byle jak szpilkę, no to ten łepek szpilki już mi nawet przeszkadza, że ja tutaj jadąc stopką mogę go zahaczyć, mogę napierać na niego. A jeśli ja zacznę wbijać sobie szpilki tak, żeby mi się ta krawędź bardzo dobrze trzymała, no to ona mi w żaden sposób nie będzie się mogła odsuwać. Ja oczywiście będę te szpilki wypinała potem, ale na pewno ułatwi mi to przymocowanie jakiejś tam właśnie jednej warstwy materiału do drugiej, żeby to było takie stabilne. I zobaczcie, to jest jeden ze sposobów, tak? Jeden ze sposobów, kiedy ja sobie tak przypięłam szczelnie i od razu Wam powiem, że ten sposób bardzo dobrze się sprawdza, czy ja to robiłam właśnie w takich aplikacjach, czy serce na poduszkę naszywałam, czy renifera szyłam, takie właśnie gęste upinanie przy samej krawędzi, no nie jest w stanie mi nic tutaj drgnąć teraz, tak? I teraz jest kwestia jeszcze następna, zobaczcie ile rzeczy musimy. Gdzie sobie zacząć te szycie? Bo jak ja mam sobie serce i chcę, żeby one, druga moja, mój cel, żeby było estetycznie, tak? Ja muszę zacząć zawsze jakimś tam mocowaniem, więc na pewno ja nie zaczynam gdzieś tutaj od środka, tak? Nie robię tutaj sobie mocowania jakiegoś i nie idę sobie tutaj, bo to jest jakby środek tego serca. Ja najbardziej serca lubię zaczynać w tym różku, czyli ustawiam sobie, zaraz zobaczycie, stopkę i sobie tutaj w tym miejscu zaczynam. Idę sobie w jakimś tam kierunku wybranym, tak jak mi się dobrze podkłada pod maszynę, idę. Tutaj będę szyła tak, tu. Tu zrobimy taką nawrotkę, jak będziemy tu iść zygzakiem, to tu zatrzymamy się igłą, zobaczcie, tak na zewnątrz tego rogu, obrócimy maszynę i potem znowu będziemy wchodzić tak w tą stronę dalej, tak? Zrobimy taką nawrotkę. Tutaj idziemy dalej. Jak dojdziemy do tego miejsca, to tu po prostu zrobię lekkie mocowanie i to będzie wszystko tutaj. I w ten sposób będę prowadziła swoje serduszko. Tutaj ważne przy tym sercu będzie właśnie sam ten czubek. Tu jeszcze pokażę Wam jakby taką teorię naszkicowaną. Że jak będziemy szły, zobaczcie, zygzakiem, tak. Czy ten zygzak nawet będzie troszeczkę wystawał za krawędź, to już od nas zależy. Staramy się, żeby nie wchodził, żeby nie wystawała nam ta część materiału poza zygzak. Zygzak może być na równi albo może troszeczkę wystawać za naszą aplikację. I zobaczcie, jak będę tak szła, to nie zatrzymuje się tutaj igłą we wnętrzu, zobaczcie, bo jak ja to wtedy obrócę do szycia, tak, o tak, to teraz ta igła wyskoczy mi tu na zewnątrz następna. A jeśli ja zatrzymam się właśnie tutaj, tak, i tu obrócę, to teraz ta igła mi wejdzie o tu i tu w pewnym momencie mi się zazębi, tak? Czyli muszę w taki sposób, jaki zatrzymać igłę, jakby tak przy wbiciu prawym na zewnątrz, żeby przy odwróceniu szycia, żeby to wszystko mi dalej weszło w tę samą stronę, którą ja wcześniej szyłam. Tu będzie trzeba potrenować na takich różkach. Ale to jest fajna zabawa, takie przykładowe. Zobaczcie, ile czasu musimy nad jedną aplikacją się zastanawiać, ale to jest świetne ćwiczenie. Więc teraz zaczynamy. To, co mówiłam, zaczynam od tego miejsca, podkładam pod maszynę w ten sposób, tutaj może przybliżę trochę, nie wiem, czy to będzie widać, ale przykładam sobie tutaj, że moja prawe wbicie teraz igły, ustawiam tak, żeby igła dążyła mi do prawej strony, wbijam w sam róg serca, tak? Igła jest, prawe ustawienie igły,
już ja tutaj na schemacie pokazuję, w ten sposób serce. Igła jest na prawej stronie i wbijam w sam róg. I teraz będę szła, teraz następne wbicie to będzie na lewej, i ona pójdzie mi w głąb serca, tu i tu i tu. I będę tak próbowała sobie tu prowadzić, oczywiście gęstym ściegiem, żeby mi to wszystko pasowało. Przytrzymuję nitkę, wbijam ręcznie pierwszy ścieg, wyjmuję już moją pierwszą szpilkę, no i oczywiście ręce układam w ten sposób, to co mówiłam na ćwiczeniach, że możemy teraz sobie lekko podpychając to manewrować i prowadzić. No i idę. Oczywiście kontroluję, żeby mi cały czas szło po krawędzi. Znowu następna szpilka. Ręce mam blisko i lekko staram się rękoma nakierowywać. No i moim celem oczywiście jest to, żeby mój zygzak nie wchodził mi w głąb serca. On nie może mi wchodzić w głąb serca, a tu zostawić taki rąbek niezrobiony. Raczej możemy dążyć do tego, żeby trochę wychodzić poza serce i żeby obejmowało całą krawędź dokładnie, niż żeby wchodzić w głąb tego serduszka. To jest bardzo, bardzo dobre właśnie ćwiczenie takie dla osób początkujących, żeby sobie przy okazji poćwiczyły pracę z maszyną. Tak, zobaczcie, jak tu zaczyna już mi się taka krawędź tworzyć. Oczywiście to prowadzenie to nie jest takie proste, ale właśnie warto je ćwiczyć. I cały czas jakby tu bliziutko trzymam, pomagam maszynie, jakby leciutko podpycham, ale nie to, że na siłę, tylko lekko jej tylko pomagam. Ja w tej chwili trochę zwiększę długość ścigu, żeby to mi szło trochę szybciej, bo chcę Wam do końca pokazać, nie chcę tu nic przyspieszać. Zbliżam się do czubka, więc wyjmuję igłę i pamiętajcie, że jak idę do czubka, idę, to tak się na czubku zatrzymuję, na samym czubku, ale igła musi być na prawej stronie i ona idzie mi właśnie na prawo, na prawej się wbija. Ja wbijam igłę, odwracam moje serce, opuszczam stopkę, igła jest na prawej stronie i znajduje się teraz na krawędzi i teraz ona będzie mi wchodziła na lewo, czyli już od razu będzie kierowała się w głąb mojego serduszka. I idę dalej. I już następny zakręt. Do miejsca, gdzie tutaj zaczynałam szyć. Ręcznie sobie tutaj wyregulowuję, żeby nie było za daleko i robię lekkie mocowanie, czyli jak już jestem na tym koniuszku tutaj, na tym końcu, to będę robiła, zobaczcie, tą dźwignię mocowania lekko przyciskam i takie lekkie zamocowanie, żeby mi się to wszystko trzymało. Wyciągam te moje wszystkie prace. I zobaczcie, to wygląda teraz w ten sposób. Teraz to wymaga prasowania leciutko. Mi tu może coś zmarszczyło, ale zygzak jest bardzo gęsty, ale akurat ja wiem, że mi nie zmarszczyło tak trwale, więc mi to się rozprasuje. Na rogu właśnie wyszło mi tutaj w jednym miejscu na taką troszeczkę zakładkę, bo tu wiadomo, jaki jest róg. Ale to jest już takie ćwiczenie, które zobaczcie. Trwale sobie tu przyszyłam. Ćwiczyłam sobie, czy lepiej mi jest gęściejsze, czy lepiej mi jest rzadsze. Także to się kiedyś okaże, co nam lepiej będzie wychodziło i co lepiej zrobić. Czyli pierwszy jakby sposób, kiedy mamy w ten sposób przyszyte, jest gotowy. Teraz możemy spróbować na przykład, czy my mamy w naszej maszynie inny ścieg, który mogłybyśmy użyć. Na przykład fajnym ściegiem, który mogłybyśmy użyć do naszywania naszych aplikacji, jest ten ścieg. O taki. Ten ścieg, który ma taki daszek i takie właśnie skośne wbicia. On jest fajnym ściegiem, jeśli on chce taką imitację ręcznego szycia, tak zwanego dzierganego ściegu ręcznego i fajnie wychodzi na wielu rzeczach, ale od razu mówię, że ja bym go nie robiła na takich rzeczach strzępiących się.
bo no, trochę jednak jest tendencja do tego wystrzępiania się, on tak dobrze tego brzegu nie zabezpiecza. Dlatego też specjalnie wytnę serce z filcu i pokażę Wam ten sposób, tak? Inny zupełnie ściek. Może wytnę jednak z żółtego, bo mam różową próbkę. Biorę swój szablon, szukam go. Szablon na serce, znowu niech będzie serce. I oczywiście zobaczcie, filc nie wymaga, tak jak mówiłam, obrzucania żadnego, podklejania, bo jest sztywny, więc możemy sobie tu na nim śmiało rysować. I znowu, ponieważ będę szyła ściegiem jakby po wierzchu, to muszę albo tak narysować, żeby nie robić trwałych krawędzi jakimś mazakiem na filcu. Serce akurat ma taki kształt, jakby nie ma jakiegoś lustrzanego odbicia, więc mogę śmiało narysować na przykład te serce tutaj, nawet jeśli krawędź ta zostanie mi trochę ciemniejsza, to ja te serce mogę odwrócić potem na drugą stronę, tak zwaną lewą, i wykorzystać do przyszywania tą krawędź bez rysunku. Tak, zobaczcie, jak ja wytnę i jakby zachowa mi się ta krawędź narysowana, to nie będzie to estetycznie wyglądało i może trochę mi przebijać. Więc ja przewrócę. Jeśli to byłby jakiś wzór, który nie mógłby być na lustrzanym odbiciu, albo byśmy wycinały z czegoś, co ma prawą i lewą stronę, no to wtedy wiadomo, że trzeba rysować na tej lewej, ale że musimy zobaczyć, czy wzór tego nie jest jakiś tam zniekształcony po odwróceniu na drugą stronę. Czyli zobaczcie, mam serce wycięte i drugim sposobem zaczynam przeszywać. Drugi sposób to jest ten, którym wybrałam inny ściek, dlatego że on mi nie będzie teraz się wystrzępiał, więc mogę sobie inny zastosować. No i zaczynamy. Znowu wybieram sobie ten ściek, w tym wypadku E. Tak, w niektórych maszynach on się znajduje, można go sobie przećwiczyć. Pokażę Wam, jaki to jest fajny efekt. Znowu idę na mojej maszyny i myślę, co muszę przestawić. Ostatnio zapomniałam przestawić na B, więc najpierw sobie od razu robię na E, bo taki był mój wybór. Teraz patrzę sobie, że to jest na S1, czyli w mojej maszynie szukam S1 i te pokrętło ustawiam na S1. Tym samym niweluję tutaj długość skoków do przodu. Natomiast tutaj muszę też zadecydować, czy mój ściek będzie dość głęboki na boki, czy płytki. Ja wybieram na maksa, na piątkę, bo chcę, żeby był jak najbardziej głęboki. Jeśli tak już sobie ustawiłam, pamiętamy, że to jest tylko próbka, że ja nie będę teraz od razu szyła jakby na gotowo, to na razie ćwiczę i wypróbowuję sobie różne ściegi. I znowu robię to samo. Znowu przypinam sobie szpilkami, odwracam, żeby nie było tych krawędzi tutaj. Znów przypinam. Jak potrzebuję, to jest więcej szpilek. Jeśli ja jestem wprawiona już, to mogę sobie dosłownie 3, znaczy 4, 5 szpilek. Tu wezmę 2. Mniej wbiję tym razem. No i znowu myślę sobie, gdzie zacząć. Zacznę tą samą techniką, czyli zaczynam od tego samego miejsca. Wy najpierw możecie też zacząć od tego. Możesz też zacząć od tego, że na zwykłej szmatce, zanim jeszcze będziesz przyszywała, ustawiasz sobie ten ściek po prostu na szmatce. Jak już jest ustawiony, to dopiero przechodzisz do aplikacji. Wbijam igłę. Najlepiej ją tutaj ustawić, żeby ona na początku była na prawej stronie. Wtedy będzie nam łatwiej. Zawsze staram się ustawić, zobaczcie, kilka razy w tą stronę. Coś tutaj nie chce mi przejść. Czyli takie, o, dopiero teraz przeskakuje mi na prawą stronę, tutaj prawie mi się splątało. I teraz jak jest na prawej stronie, to ustawiam tę prawą pozycję igły przy krawędzi serduszka. I teraz wiem, że następne wbicie igły pójdzie na lewo i będę w odpowiedniej pozycji. I dobra, już zaczęło mi. I tak samo, zaczynam sobie szyć. Maszyna robi mi specyficzny ruch taki, więc dajemy jej pracować po swojemu. Wypinam szpilkę, cały czas tu trzymam. No i teraz
znowu kończę w rogu. No i teraz zobaczcie, ten ściek wygląda w ten sposób, że on mi tutaj robi w środku, teraz pokażę, taki jakby rąbek i kieruje się w stronę zewnątrz, tak? Te kreseczki. Ale ja widzę, zobaczcie, że jest jeszcze szef odwrotny, czyli D. Więc teraz może pokażę Wam, czy może nie lepszy byłby dla nas efekt wizualny, jeśli by naszyłybyśmy tym D, tak? Sprawdzimy zaraz. Bo jednym może się bardziej podobać ten efekt, a innym może się podobać tamten. Więc teraz na tym etapie jestem po prostu tak, jak tutaj na samym końcu odwracam, ale teraz zmienię na D i teraz zmienię na S2, bo ten ściek drugi, który chcę wypróbować, będzie na S2. I zaraz będziemy mogły, patrząc na ten właśnie aplikację, porównać, który ściek nam się bardziej podoba. Zobaczcie, jak ja blisko trzymam tutaj ręce, bardzo blisko trzymam ręce i tak tutaj po prostu napycham, żeby łatwiej prowadziło się tą aplikację. I teraz myślę, jak tu zakończyć. Może lekko przytrzymam i lekko tu zamocuję. O tak. I już. No i teraz oglądamy. Ponieważ to są tylko nasze ćwiczenia i próby, my możemy sobie teraz popatrzeć, który nam się bardziej podoba. Zobaczcie, jaki fajny jest efekt. Ten ściek E, odwrotny, wykonał mi takie coś, że w środku jakby mi bardziej przymocował, a te promienie rozchodziły się ku krawędzi. Natomiast drugi odwrotny, zobaczcie, odwrotnie, że zrobił mi ten splot na krawędzi, natomiast tutaj te promienie idą do środka. I takimi fajnymi próbami możemy sobie zobaczyć, co mi się bardziej podoba. Zobaczcie, to jest tak jakby efekt ręcznego szycia. To możemy chcieć właśnie mieć na jakichś ozdobach świątecznych. Często takie robimy. Możemy nawet zszywać nasze ozdoby z filcu takimi różnymi ściegami. Nawet jeśli chcielibyśmy serduszko z filcu zrobić do zawieszenia na nie, chociażby na choinkę czy jako ozdobę. Czyli zobaczcie, jak fajnie to wygląda, tak? Nie musimy robić tego zygzakiem, ale zupełnie innym ściegiem i już efekt jest zupełnie inny. Ale pamiętajcie, że to zrobiłam na filcu, bo myślę, że ten efekt na bawełnie pościelowej mógłby nie być taki fajny, bo tutaj z czasem i tak by się wystrzępiło. Ale z drugiej strony, jak robię coś z filcu, to wcale nie muszę robić zygzaka. Zygzak wtedy nie jest mi potrzebny i są fajniejsze do wykorzystania, czyli już mam następny sposób, który mogę zrobić. Tak? To teraz przejdźmy jeszcze do tego sposobu, który pokazywałam na torbie, tak? Że mam, powiedzmy sobie, te serce, a czy to będzie tulipan, czy jakiś kwiatek, czy coś, co jakiś wzór nasz wybrany. Znowu wytnę go sobie z filcu, tym razem może wezmę zielony i zrobimy tym razem innym sposobem, czyli zwykłą stemnówką, tak? Sobie przyszyję, żeby zobaczyć, że zwykły ściek prosty w przypadku akurat filcu też się sprawdza. Natomiast jeśli chodzi o bawełnę pościelową, już nie byłby dobry, ze względu na to, że już ja sobie tutaj bez spinania szybciutko wytnę, ale oczywiście Wy nie róbcie w ten sposób, bo tak się niezbyt ładnie wycina, to się przesuwa wszystko. Ja tu już nie chcę tutaj marnować jakby czasu. Wytnę sobie w ten sposób. No i dobra, mam przygotowane serce, które znowu jest z filcu, znowu mi się nie pruje. Ta metoda stosuje się tylko i wyłącznie do takich nieprujących się rzeczy. No i teraz będę chciała szyć wokół tej krawędzi sobie zwykłym prostym ściegiem i muszę znowu od początku ustawić moją maszynę. Przechodzę znowu do mojej maszyny i zobaczcie, jak bardzo tutaj fajnie pracuje nam myślenie. Za każdym razem musimy inaczej ustawić i dlatego takie ćwiczenia polecam. I teraz mój ściek prosty jest na A, więc wracam do A. Tak? Teraz muszę pomyśleć, w jakiej pozycji chcę mieć ustawioną igłę, jeśli mam możliwość przestawiania, żeby te zadanie wykonać jak najłatwiej. Na początek wrócę może do ustawienia środkowego, czyli centralnie ustawię igłę i będę sobie próbowała, bo zaraz pomyślę, jak zrobić, żeby to było proste.
No i długość ściegu. Długość ściegu z S2 ustawiam w tej chwili na długość planowaną, którą będę używać do przyszywania. I teraz, czy na przykład te serce będzie mi łatwo na ustawieniu 3, czy może ustawi na 2,5? 4 nie polecam, bo te ściegi będą zbyt długie, żeby szyć na łukach, więc ja zacznę od 2,5. No i oczywiście, ponieważ to są moje ćwiczenia, próby, to będę sobie testowała, czy lepiej na 2,5, czy na 3, czy nawet na 2. No i znowu przystępuję do tego samego co zwykle, czyli ogólnie możecie sobie te próbki, które robicie, wcześniej poprzypinać wszystkie, a potem robić te próby, żeby było po prostu nam wygodniej, ale nie szkodzi też przypiąć bezpośrednio przed szyciem. No i dobrze, teraz próbuję stemnówkę przy brzegu. To jest ten sposób, który pokazywałam na torbie z tulipanem, tak? Czyli tutaj zamiast serca mam tulipan. Tu dodatkowo jeszcze w tulipanie, zobaczcie, oprócz tego, żeby zaplanować sobie, że będę przyszywała sobie blisko od brzegu, to musiałam sobie jeszcze tutaj zaplanować, jeśli jest kilka elementów, czy najpierw zacznę od przyszywania tego, czy tamtego. Tutaj na przykład zobaczcie, że najpierw przyszyłam łodygę, bo liść przykrywa tą łodygę i ja nie chciałam, żeby był liść, a łodyga była na wierzchu. Oczywiście, jeśli ktoś z Was chciałby to zrobić odwrotnie, czyli liść pod spodem, a łodyga na wierzchu, też można to zrobić. A tutaj dopiero na końcu jeszcze łodyga przykryta jest tym jakby główką. Czyli zobaczcie, kolejna rzecz, którą trzeba się zastanowić i żeby to wszystko ładnie wyglądało. Czyli w moim przypadku najpierw była łodyga, potem naszyłam sobie pewnie główkę i tutaj na końcu zakończyłam liściem. I dodatkowo do każdego zmieniałam jeszcze i nitkę, bo tutaj jest różowym, a tu zielonym. Natomiast my mamy przykładowo tylko serce. I teraz co może Was przerażać w tym sercu tutaj przy szyciu stemnówką? To, że trzeba tu szyć bardzo, bardzo blisko brzegu. Bliziutko. Znowu ustawiam moją maszynę, tak od razu sobie kieruję stopkę tam, gdzie będę chciała szyć. Także tutaj już od razu jestem przygotowana. Przytrzymuję nitkę, opuszczam. No i teraz patrzę, czy jest mi wygodnie, jak ja będę szyła sobie tak przy krawędzi, czy jestem w stanie tak prowadzić. No to próbujemy. Szyję, szyję, też znowu muszę rękoma precyzyjnie te wszystkie ćwiczenia, które gdzieś tam sobie wykonywałyśmy na tych zygzakach, na tych łukach, teraz nam się przydają. Nie jest to proste, ale się da. No i tak, mi wychodzi, bo ja mam jakieś tam doświadczenie w tym szyciu, ale może się okazać, że Wam jest ciężko przyszyć przy krawędzi 2 mm albo milimetr przez cały czas. Więc ja zaglądam do swoich akcesoriów i patrzę, czy ja mam jakąś na przykład stopkę, albo czy mogę zakupić, jeśli lubię takie rzeczy robić. Tu znalazłam jakąś taką stopkę, zobaczcie, która ma taki specjalną jakąś blaszkę. Ta blaszka jest tutaj w tym wypadku prowadnikiem, ona jest taka sprężynująca tutaj i ona jest tak jakoś ukształtowana w stosunku do wycięcia tego otworku, że ja sobie pomyślałam, że może ja zmienię sobie tą blaszkę, znaczy tą stopkę i zobaczę. Spróbuję na razie zmienić, czy uda mi się zmienić w ten sposób, ale tu mi nie chce wyjść. Więc dobra, po prostu zakończę, wyjmę. Pamiętajcie, że to są próby, bo żebym ja robiła to na gotowo, to bym czegoś takiego nie zrobiła. Najpierw bym wypróbowała, a potem bym zaczęła szyć swoje rzeczy. No więc wkładam inną stopkę. No i patrzę, czy prowadnik tej stopki będzie mi ułatwiał, czy w jakiś sposób będzie mi utrudniał to zadanie. Podkładam. Widzę, że ten prowadnik jest tak tutaj przymocowany do... Teraz tutaj odkręcę. Tak, ten prowadnik stopki tą blaszką dotyka mi do samej tej krawędzi. Ale jeszcze muszę tutaj zobaczyć, gdzie mi się wbija moja igła. W tej chwili igła wbija mi się w ten plastikowy jakby element, więc muszę przesunąć swoim pokrętłem na bok. Moje pokrętło ma możliwość przekręcenia jakby w bok i sprawdzam, czy jeśli ja sobie tu przesunę w bok, no nie, to w ten bok nie, bo w prawy bok to mi schodzi w ogóle z aplikacji, tak? Więc myślę sobie, aha, to może sobie wezmę igłę w pozycję na lewo. I na lewo, jak wzięłam igłę na lewo, to igła trafia mi w specjalny otwór, który znajduje się w stopce. Ale zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Jeśli ja igłę mam na lewo, a ona mi pozycjonuje od razu w ten otwór, to się okazuje,
że ona szyje dość daleko od brzegu. I zaraz Wam pokażę, jak tutaj wychodzi efekt. Czyli tak, prowadnik mi dotyka do krawędzi, igła jest w otworze specjalnym. Sobie teraz zwiększę trochę długość. Trochę mi zwolniła maszyna, nie szyje mi tak szybko, ale zobaczcie, jaki jest efekt. Zaraz Wam pokażę. Dojdę tylko tutaj do końca. Wyjmę tutaj i pokażę. I powiem tak. Efekt jest całkiem fajny. Fajny ze względu na to, że ten prowadnik mi prowadził równo przy krawędzi, igła miała swój otworek, który wbijała, ale muszę też się zastanowić, bo tutaj mam około chyba 2 czy 3 mm od brzegu. Jeśli taki efekt, czyli tak chciałam na początku szyć tak blisko, skończyłam przez tą stopkę tak daleko i zastanawiam się, czy ta stopka mi jakby pomaga w tym, co chcę osiągnąć, czy ona mi trochę przeszkadza. Jeśli mi nie przeszkadza, że to jest tak daleko, a nie mogę na tej stopce zrobić bliżej, bo ta pozycja prowadnika, tak, zobaczcie, narzucona jest pozycja jakby prowadnika od tej igły tutaj, która się będzie wbijała w ten rowek, no nie może być bliżej, tak? Czyli tu do, akurat ten prowadnik jest do takiej odległości od krawędzi. No dobra, wypróbowałam, to teraz spróbuję, czy mam inną. Tutaj mam stopkę, słuchajcie, do ściegu overlockowego. Nie mam innej, ona ma jakiś prowadnik tutaj, też mi prowadzi przy krawędzi, nie mam innej stopki, ona się nie nazywa do naszywania aplikacji, ale dlaczego by nie spróbować? Ja jestem takim zwolennikiem, że spróbuję, może akurat ta stopka da radę mi ułatwić pracę. Więc znowu, układam sobie tutaj krawędź, przykładam krawędź tego prowadnika stopki overlockowej do brzegu i patrzę, czy jak ja ustawię igłę właśnie w pozycji środkowej, jak ona będzie mi się zachowywała. Pamiętajcie, że w stopce overlockowej akurat, tutaj mamy takie dwie blaszki, akurat w tej mamy takie dwie blaszki. W innej mamy drucik taki, który wypełnia całość tutaj, nie ma otworu między blaszkami. Więc od razu wiem, że tamta stopka, która ma tą blaszkę, nie dałaby mi tutaj jakiejś pomocy. Natomiast ta, która ma dwa druciki pomiędzy, która pasuje do mojej maszyny, śmiało myślę, że mogłabym wykorzystać, zaraz ją wypróbuję, bo jeśli igła będzie mi trafiała między te dwa druciki, a prowadnik będzie mi prowadził blisko brzegu, to zaraz sprawdzę, być może fajny efekt właśnie osiągnę. Już sprawdzam. Jeszcze sobie troszeczkę na bok igłę wezmę, muszę tak ją ustawić, żeby ona mi nie uderzała w te druciki. Słuchajcie, co mogę powiedzieć o tej metodzie? Ta metoda w moim przypadku się sprawdziła, ale każdy z Was, czyli zobaczcie, ta stopka, ktoś mógłby powiedzieć, że ta technika, ja źle coś radzę, bo to jest stopka overlockowa, ja sobie do jakiejś aplikacji to wymyślam, tak? Ale ja chciałabym, żebyście po prostu tak myślały sobie, że ja nie mam stopki do wszystkiego, wszystkich stopek, a aplikację chciałam sobie raz zrobić, na święta jakąś torbę wyjątkową, czy wiosenną sobie uszyć i potrzebuję przyszyć. Chcę sobie czymś pomóc, mam taką stopkę i próbuję. Ogólnie jeśli mam porównać stopkę, którą wykorzystałam overlockową do tej stopki z prowadnikiem, to to jest po prostu z prowadnikiem znacznie lepiej mi wyszło niż tą. I tutaj od Was zależy, czy Wam to pomaga, bo tak naprawdę jeśli my mamy prowadnik jakikolwiek, a my oddalamy od tego prowadnika albo nachodzimy prowadnikiem, to też nam niczym nie pomoże. Więc tutaj ta metoda, to chciałabym, żebyście sobie właśnie próbowały, jak jest najlepiej, bo są osoby, nawet początkujące, które twierdzą, że lepiej im szyć takie rzeczy przy brzegu zwykłą stopką, patrząc, jakby celując igłą na krawędź i wprawić się w tej metodzie, niż wymyślać z różnymi stopkami i tak, jak my nie potrafimy prowadzić blisko prowadnika, to i tak nam nie pomaga. Czyli ja chciałam Wam tylko tutaj tak jakby zwrócić uwagę, że możemy próbować, patrzymy, co nam pomaga, co nam przeszkadza i stosujemy metodę, która dla nas jest najlepsza. Oczywiście zwróćcie uwagę,
że ja tu stosuję nitki kontrastowe, czyli specjalnie tak, żebyście widziały lepiej, jak ja to szyję. Natomiast jeśli byśmy bały się, że nie będzie nam tak równo, to lepiej oczywiście dobrać nitkę idealnie do naszego szycia i wtedy jest jakby mniejsze ryzyko, że będzie widać te nierówności. Czyli zobaczcie, czyli to jest kolejna metoda, którą możemy zastosować do szycia i poćwiczyć, bo inaczej ciężko będzie, tak, nam uszyć coś pierwszy raz tą metodą i żeby od razu było dobrze. Nie zrażajcie się. Czyli to jest następna właśnie z tych sposobów do naszycia tej aplikacji, żeby wszystko było ok. No i dobrze, czyli naszyłyśmy aplikację z filcu, który się nie strzępi i tu możemy sobie ścieg wybrać, jaki nam chcemy, czyli możemy zygzak, możemy ścieg prosty, możemy ściegi różnoozdobne. Aplikacje, które wycinałam z materiału strzępiącego się, czyli technika podklejania, czyli lepiej zawsze najpierw podkleić, potem wyciąć, wtedy mamy znacznie ułatwione, ładniejszą tą krawędź i łatwiej się nawet wycina i wtedy decydujemy, czy chcemy efekt właśnie takiego z czasem wystrzępienia, wtedy dostosowujemy zygzak chociażby do metody, którą chcemy uzyskać, albo chcemy, żeby on był bardzo trwale, czyli zygzak. A teraz jeszcze chcę Wam pokazać właśnie ten sposób, który wykorzystałam chociażby w tej poduszce. Tutaj mamy właśnie kolce, ale ja Wam pokażę na innym jakimś, tak? Coś fajniejszego byśmy chciały naszyć. I taki przykład Wam tutaj zrobię, że sobie wezmę trzy kolory filców. Różowy, zielony i żółty. I sobie taki narysuję tutaj. Zobaczcie. Losowo na razie, tak żeby tylko Wam pokazać jakiś kwiatek, tak? Już znowu szukam, o mam mój mazak znikający. Zobaczcie, narysuję sobie kwiatuszek, jakiś taki byle jaki, jakaś taka a la koniczynka, tylko po to, żeby Wam przykład pokazać. I sobie na początku wycinam prostokąt, chcę te kwiatki wszystkie jakby razem wyciąć, tak? Jeśli będzie to proste, to mogę tak zastosować. Wycinam sobie tutaj ten kwiatek. Oczywiście on mi trochę wyjdzie pewnie postrzępiony, bo nie mam teraz, robię to tak sobie pod ręką. Jeśli chciałoby się, żeby to było bardziej precyzyjne, to na pewno nie opłaca się robić tego wszystkiego razem, tylko trzeba będzie to oddzielnie. Niemniej jednak zależy mi też, żeby to robić wszystko razem, żeby było szybciej. No dobra, mam jakieś kwiatuszki, tak, które sobie chcę, żeby były elementem ozdobnej mojej, powiedzmy, kosmetyczki czy jakiejś torebki. I teraz mogę sobie na przykład te kwiatuszki naszywać pojedynczo, mogę sobie te kwiatuszki naszywać jakby oddzielnie. Nawet mogę sobie ozdobić jeszcze moje serduszko dodatkowo. I zobaczcie, tam przyszywałam kaktusy, a teraz chcę przyszyć kwiatek tu, tu i tu, albo wręcz w ten sposób przyszyć dwa razem do mojej jakiejś torebki. I co teraz robię? Teraz znowu będę używała mojego zygzaka. To, co kiedyś już mówiłam, że zygzak właśnie możemy tak sobie ustawiać w sposób, który nam jest potrzebny. Tym razem potrzebuję przyszyć tego mego kwiatka na środku. Nie chcę go przyszywać ręcznie, bo mi się nie chce. Nie chcę go przyszywać stemnówką ustawioną w jednym miejscu, bo jak będę w jednym miejscu tylko tak stukała stemnówką, to to przyszycie nie będzie w żaden sposób efektywne. Ja chcę przyszyć w miejscu, ale zygzakiem, czyli chcę o takie coś wykonać, tak? Czyli znowu zygzak idzie mi na boku, na boki, a w miejscu stoi. Czyli znowu muszę się zastanowić. Wybieram po pierwsze zygzak, czyli już wiem, że B w mojej tamtej ustawieniu maszyny. I teraz na boki chcę mieć na przykład to do wyboru. 3 na przykład może być wystarczająco. 3 lub 4 na boki. Natomiast do przodu od razu Wam mówię, że jest 0. Czyli wykorzystuję te w miejscu szycie zygzaka o określonej szerokości. No i teraz zobaczcie, biorę sobie na razie te dwa moje kwiatuszki. Wymieniam stopkę na zwykłą, bo tamto używałam równie do moich aplikacji. Czy się sprawdzi, czy nie, to musicie same sobie wypróbować. Kwiatki są przygotowane do szycia i teraz oczywiście przystępujemy po raz kolejny do ustawiania naszej maszyny. Pamiętamy, jaki ustaliłyśmy, że będziemy używać ścieg, czyli ustawiamy na zygzak. I znowu pokrętło wyboru ściegu na B, bo tu jest zygzak. Pokrętło wyboru długości ściegu na 0, bo tak ustaliłam. Pokrętło wyboru szerokości ściegu
Ustaliłam, że będzie 3 lub 3,5 i tak ustawiam. No i teraz przystępujemy do przyszywania kwiatków. Moje kwiatki sobie tak na skos położyłam, żeby były bardziej ozdobne. Podnoszę stopkę, wstawiam na środek tej mojej aplikacji, przytrzymuję znowu nitkę, wbijam i kilka razy w miejscu przyszywam. Patrzę, że może nawet rozszerzę sobie, bardziej będę miała na 4. Będzie solidniej przyszyte. Czyli przyszyłam w miejscu, wyjmuję, to już nie mocuję, bo tak naprawdę to jakby cały czas jest to mocowanie. Odcinam te moje niteczki. Kto potrzebuje jeszcze, żeby to było bardziej, to możemy sobie pozwiązywać supełki z tych pozostałych nitek, ale ja nie będę tego robić. Uważam, że to dla mnie jest wystarczające. I teraz zobaczcie. I teraz mogę sobie, nie wiem, zależy z czego szyłam, to sobie na przykład zgnieść, jakoś je rozprostować, czy możemy sobie jeszcze kilka, tak, jakoś tutaj uformować. I mam przyszytą w jakiś sposób, to mówię, to jest taki bardzo prosta ta aplikacja, pokazana w taki sposób, może mało atrakcyjna z wyglądu, ale chodzi mi o to, że bardziej pokazać, że my takim sposobem właśnie ustawiając maszynę w miejscu i na boki, już możemy sobie jakąś, nie wiem, czy to do bluzki, czy do torebki, czy do kosmetyczki jakąś ozdobę przymocować, tak? Czyli zobaczcie, jeszcze raz jakby podsumowując, bo nie będziemy może już wymyślać nie wiadomo jakich tych aplikacji, bardziej chodzi mi o to, żebyście na takich ćwiczeniach, które tutaj możecie sobie wykonać, tu odcinam te nitki, żeby już nie wyglądały. I teraz zobaczcie, najpierw zobaczyłyśmy, jakby tak podsumowując, najpierw pomyślałyśmy, co byśmy chciały wykonać. Potem pomyślałyśmy, czy nasza maszyna, jakie w ogóle ma możliwości, czy my możemy wykorzystać dużo ściegów, czy tylko jakieś 2 ściegi. I na tej podstawie możemy dobrać sobie, co chcemy zrobić. Potem na przykład ustaliłyśmy sobie, że chcemy wykonać aplikację serca, bo od niej zacząć ćwiczenia i wycięłyśmy ją z bawełny pościelowej. Nauczyłyśmy się, że można podkleić najpierw i potem wyciąć, wtedy to nam daje jakby ładniejszą krawędź i ułatwia nam pracę. Potem oczywiście musiałyśmy wypróbować na próbce ustawiania ściegów. Ja tylko pierwsze ściegi ustawiałam sobie, a drugie już od razu szyłam na aplikacji, ale Wy przygotujcie sobie te próbki i każdy ścieg, którym planujecie uszyć, najpierw wypróbujcie sobie na takiej szmatce, jak on wygląda, jak ja ustawię parametry jego w ten sposób, czy on jest taki, jak ja chcę go użyć. Tutaj zobaczcie, zaczęłam szyć na pojedynczej warstwie. Przeszyłam oczywiście, udało mi się, ale potem właśnie warto pomyśleć, że ja przecież nie będę szyła na pojedynczej warstwie, że warto sobie poćwiczyć albo nawet podłożyć jeszcze drugi kawałek rzeczy podklejonej fryzyliną, bo tak będę przyszywała na moje rzeczy i zobaczę, czy mi to dobrze się szyje, tak? Czy ja jestem w stanie, ta maszyna czy mi popycha to, czy ja nie muszę ustawić dłuższego ściegu, żeby mi nie stała w miejscu, czyli to są wszystko ważne rzeczy, szczególnie kiedy ja będę szyła na przykład takiego reniferka, naszywała na dzianinę, to zwróćcie uwagę, że na takiej szmatce może Wam dobrze przesuwać maszyna, natomiast jak położycie już taką bawełnę pościelową na dzianinę, to może ta maszyna mieć trochę problem z przesuwaniem. I to, co tu Wam dobrze wyglądało w ustawieniu blisko zeru, to tu może będziecie musiały troszeczkę dalej, dłuższy ten ścieg zrobić, żeby właśnie ten sam efekt osiągnąć. Cały czas bierzcie to pod uwagę, że my się cały czas uczymy i z czasem będziemy miały coraz większe doświadczenie, jak maszyna reaguje, albo co zrobić, żeby nam szyła tak, jak my chcemy. Czyli tutaj po próbach zrobiłyśmy sobie aplikację i właśnie, i trzeba było teraz zastanowić się jeszcze, gdzie postawić igłę, gdzie zacząć, czy w tym miejscu, czy lepiej w rogu. Czy jak zaczynamy, to ta igła, lepiej postawić ją od razu z prawej strony, żeby była na krawędzi, a potem kontynuować wbicie na lewą i tak samo kończymy na rogu z wbitą igłą na prawą, żeby kontynuowała wbiciem w lewej. My to możemy wszystko sobie ręcznie tak doprowadzić do takiego stanu igłę, jak my chcemy. Czyli nie, że losowo nam się zatrzymała, to jeszcze możemy jeden przekręt zrobić, żeby była tak, jak my chcemy. A nie potem przekręcamy, a ona nam idzie na prawo i wychodzi nam całkowicie poza aplikację. Ćwiczcie to i zobaczycie, że my możemy to świadomie zaplanować. Czyli potem właśnie próbujemy na innych materiałach, właśnie tutaj próbujemy na filcu robić inne ściegi, porównujemy właśnie, jak wygląda ścieg taki, jak wygląda ścieg inny. Może będziemy chciały zrobić jakieś serduszkami, czy jakimiś kwiatuszkami, czyli
Potem próbujemy sobie przeżyć po brzegu, patrzymy, czy opłaca nam się coś robić na początku tym ściegiem prostym, jak my tak nie za bardzo nam to wychodzi. Może tą torbę, jak pierwszy raz szyjemy i chcemy w prezencie, to uszyjmy, może takim ściegiem byłoby prościej, a my byśmy zaoszczędziły sobie jakby takiego trochę rozczarowania. Także wypróbujmy właśnie naszywanie wszelkiego rodzaju takich prostych rzeczy, jak te kwiatuszki, czy jakieś naszywki, które będą właśnie takim punktowo przyszyte. Jeśli Wy sobie poćwiczycie na próbkach takie właśnie naszywanie aplikacji, to potem w dalszym etapie szycia, kiedy Wy będziecie szyć, w zasadzie kiedy będziesz szyła nerkę, kiedy będzie torba, kiedy będzie jakaś bluza dresowa, gdzie będzie chęć na szycia jakiejś właśnie naszywki, to wtedy to już będzie znacznie prostsze. Także cały czas chcę pokazać właśnie, że na szyciu takich prostych i na takich prostych ćwiczeniach my mamy taki nawyk właśnie przekonania, że to my decydujemy. Nie chciałabym, żebyś zaczynała swojej pracy od tego, że ja sobie coś zaplanowałam, a jakoś maszyna mi inaczej uszyła niż ja chciałam i ja to po prostu zostawiam. Nie, to my rządzimy maszyną. Jeśli maszyna coś źle robi, to my musimy znaleźć tę przyczynę, a nie powiedzieć sobie, dobra, maszyna mi nie chciała tego filcu przeszyć, bo coś w miejscu się zapętliło i to ja nie będę naszywała żadnych aplikacji na tą torbę, coś tam najwyżej bez niczego. Nie, my musimy znaleźć, dlaczego tak robi, jak ustawić i zachęcam właśnie do takich prób, bo na takich ćwiczeniach, na takich próbach nie wiadomo kiedy samo praktycznie przychodzi nam potem te nawyki, tak? Ten fakt, że siadamy potem do maszyny i sobie po prostu przestawiamy już od razu, wiemy, że ścieg trzeba przestawić, że długość trzeba przestawić, zawsze zerkamy, gdzie jest igła, nie zaczynamy szyć jakkolwiek, tylko aha, igła była tu, to teraz przestawię, szyłam ostatnio takim ściegiem, to wrócę do podstawowego, czyli zachęcam do takich prób. Jeśli wyjdą Ci te aplikacje, to też chętnie zobaczę Twoje prace i życzę owocnej nauki. Także dziękuję Ci za uwagę i ćwicz i pracuj i szyj coraz lepiej. Cześć!